przygotowuje się z numerem 16, Sinbad, potem Tenerife L. Dawid Wodziowski, który w swojej karierze wygrywał konkursy Grand Prix o nagrodę agrohandlu, kiedy klub Agrohandel rozpoczynał jako organizator wielkich imprez, kiedyś na stadionie w Śremie triumfował, potem niekoniecznie startował w tych najwyższych konkursach, poświęcił się studiom weterynaryjnym, no jest dzisiaj już lekarzem weterynarii, specjalizuje się oczywiście w koniach, ale ma czas na sport jeździecki, no i też coraz wyżej znowu plasuje się w konkursach Grand Prix. Zero punktów karnych, obydwie fazy, ale bardzo spokojne.